Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Byłem 4 dni w mieście. Słabo. Wyspałem się trochę, postanowiłem iść do lasu. Słyszycie? Wycinają las. Ale zanim utopią ostatnią rybę, zanim nabiją na pal ostatniego ptaka, wytną ostatnie drzewo i zatrują powietrze tak, że nie będziecie mogli oddychać, to jak macie ochotę, to zapraszam na spacer po lesie. Jeżyny albo ostrężnice, zależy jak kto nazywa. Polecam doskonały drzem, świetne przetwory, taki kwaskowaty smak, bardzo dobry. Oczywiście jak ktoś się boi, że posikały lisy, no to trzeba umyć, nie? Ja jakoś mam zaufanie do naszych lisów. Słodziutka. Rekotka. Malutka.
Mech to jest taka taki porost, roślina, która bardzo długo trzyma wilgoć. Mech stosuje się na przykład na pokrycia dachowe. Jak ktoś w Norwegii na przykład był, miał okazję zobaczyć hytę, czyli takie chałupki w lesie, to właśnie one są pokryte mchem, niejednokrotnie rosną na nich sosenki, na dachach tych hytę. Czuję się jak na highwayu w tym lesie. To jest olbrzymi sprzęt, słuchajcie, ten co tam za mną jeździ. Mam nadzieję, że aż tak nie jesteśmy znaczni, żeby nas dogonił i pożarł. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mech, dawniej stosowano go na przykład na rany. Używano go w medycynie. Są różne odmiany mchu. Dodatkowo świetnie służy jako posłanie, bo jest miękki. Ale również, jeżeli znowu ktoś szuka niebanalnego prezentu, może zaadoptować taki mech do swojego domu, robiąc sobie na przykład jakąś ozdobę, która będzie miała na celu spowodować, aby wam się zachciało wyjść do lasu. Na przykład. Bardzo nieoceniona rzecz w obozie. Stare, ale niespróchniałe drewno. Tak zwane widełki. Dawniej jak byłem mały, to się z tego robiło proce, nie? I się strzelało. Później, jak byłem trochę starszy, obcinaliśmy tutaj, przytwierdzaliśmy to do płaskiej deski, robiło się tak zwaną gwoździówę. A teraz wykorzystuję to przede wszystkim do podnoszenia na przykład butelki z ognia albo garnka. Czasami ciężko takie widełki w tak dobrym stanie znaleźć, jak są potrzebne oczywiście, bo zazwyczaj tak jest, że jak coś jest potrzebne, to tego nie ma po prostu. Pamiętacie jeszcze swoje dziecięce lata, jak się strugało łódki, skory, puszczało się na rzece z żagielkiem i sobie płynęły do morza? Może czasem warto do tego wrócić? Chyba pan nadleśniczy jeździ.
patrzy, czy zbieramy grzyby. Tak, logo naszych lasów państwowych, patrol i tak dalej. Jest już po południu, pojawili się grzybiarze. Zbierają se tam. Przy okazji drą ryło jak 150. Nie drzyjcie gęby w lesie, bo to do niczego nie prowadzi. Zwierzęta się boją, chociaż tu i tak już wszystkie są wystraszone od tych pił i od tego wszystkiego. No, byłem trzeci raz w życiu w Decathlonie. Pierwszy raz byłem, jak kupowałem se kimono na treningi. Drugi, a to było dawno temu. Drugi raz byłem, namówił mnie Maciuś, że takie zarąbiste, fajne rzeczy niektóre są. No i rzeczywiście, 10 zł kupiłem sobie plecak. Malutki. Pewnie pali się w 3 sekundy. Jak przylgnie do ciała gorący, to będzie się pocił i tak dalej, ale generalnie na takie wyjście z butelką wody jest spoko. Zwłaszcza, że cena nie przeraża. Oglądałem, będąc w Opolu, pojechałem do centrum myśliwskiego DER czy DIR, jak tam wolicie. Oglądałem se, mają noże Trollskiego na przykład. Albo na przykład oglądałem se, mają long sleeve tak zwany, czyli podkoszulek z długim rękawem z wełny merynosa nowozelandzkiego, nie mylić z australijskim, marki Fjällräven, za jedyne 669 zł. Przystępna cena, nie? Oglądałem jeszcze plecaki, tak zwane Kanken. To są plecaki, które zostały wynalezione chyba 30 albo 40 lat temu. Nie chciałbym was w błąd wprowadzić, to zobaczcie sobie na stronie Fiala, które miały na celu prostować, korygować postawę, nie? Plecaki Kanken, które miały się sprzedać bodajże na początku produkcji za rok w 400 egzemplarzach. Też tutaj sprawdźcie moje słowa. Sprzedały się w 300 tysiącach egzemplarzy. Takie czary mary. Ale plecak, słuchajcie, w kolorze oliw, zielonym, ciemnozielonym, który ma uchwyty z tworzywa, czyli z taśmy parcianej, dobrej jakości. I paski, ramiona z tworzywa. Nie jest to plecak zrobiony z G1000. Kosztuje prawie 400, nie? Plecak, który też Kanken, który ma rękojeści uchwyty ze skóry oraz jest wykonany z G1000 i ma dodatki skórzane, kosztuje 600, nie? Plecak takiej wielkości, dosłownie takiej wielkości jak ten. Jasne, że Fial, ale są pewne rzeczy, na które wydałbym pieniądze, a są pewne rzeczy, na które nie wydałbym pieniędzy. Tom Hanks pojechał. Forrest Gump. Czekałem w takim motelu, ponieważ wiadomo, że będąc na delegacji, ja to tam nie mam problemu, żeby się gdzieś tam przespać albo nie przespać, nie? No ale zazwyczaj firmę determinuje także i cena, nie? Duże korporacje wynajmują jakieś tam hotele wielkie, a małe firemki, małe kołchozy wynajmują motele, bo determinuje je cena. Każdy chce zarobić, nie? Zresztą biorąc pod uwagę, że ja
też zależy mi na tym, aby zostało mi więcej pieniędzy w kieszeni jako małemu, no to wolałem wziąć motel, nie? No i słuchajcie, mieszkałem, wziąłem sobie jedyneczkę. Drogo, niedrogo, ileś tam zapłaciłem za nocleg. I mieszkali, słuchajcie, ludzie, którzy w tym całym Opolu mieszkają już drugi miesiąc, nie jeżdżą do domów, nie? Rozmawiałem z nimi i nie są marynarzami. Ja bym tak nie potrafił żyć, słuchajcie. Oni cały czas siedzą w tym hotelu, oglądają telewizor, nie, jak przyjdą z roboty, wykąpią się, piwko, telewizor, kawa, wieczorem imprezka albo posiadówa, może inaczej, nie imprezka. Trudno to nazwać imprezką, bardziej posiadówa. Strasznie nieszczęśliwi ludzie. Niestety mamy takie czasy, jakie mamy, że musimy zarabiać, żeby żyć w taki, a nie w inny sposób. Każdy ma inny sposób na zarabianie kasy. Najważniejsze to jest to, żeby praca sprawiała nam przyjemność, bo jak praca sprawia nam przyjemność, to zupełnie inaczej się pracuje. Ja na przykład swoją pracę uwielbiam. Nie zmieniłbym jej na żadną inną pracę. I fajnie. Niestety no jest ten element rozłąki. Rozłąki z domem, rozłąki z rodziną. To też jest trudne. Dla każdego pewnie. Nie tylko dla mnie. No ale żyć trzeba. Żyć trzeba i pracować trzeba. Dobra, nie będę was zanudzał. Cieszę się, że byliście sobie w lesie. Że odświeżyliście sobie widok przed ekranem. Szkoda, że nie poczuliście zapachów. Ale być może będzie wam się chciało wyjść i poczuć zapachy. Teraz podobno będą przychodziły suche dni do Polski. Jakiś wyż suchy ma przyjść. Więc kto lubi ładną pogodę, kto lubi słońce, kto lubi ciepło, to jeszcze będzie miał chwilę na to, aby pójść sobie do lasu. Ja, jak widzicie, dochodzę do wsi. Wychodzę sobie z lasu. I będę szedł dalej. O, zakaz wstępu. No życie.